Tango Sławomira Mrożka. Specyficzny bunt młodego pokolenia. W tym edukaście zapoznasz się z twórczością Sławomira Mrożka, a przede wszystkim z interpretacją jego bardzo ważnego dramatu zatytułowanego Tango. Zapraszam serdecznie. Sławomir Mrożek urodził się w roku 1930. Jest autorem dramatów, opowiadań, ale również satyrykiem i rysownikiem. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest ironiczny dystans do świata, który opisuje w swoich utworach. Pisarz posługuje się groteską, specyficznym komizmem, aby ośmieszyć absurdy rządzące ludzkim życiem. Ważną cechą pisarstwa Mrożka jest również polemika z tradycją romantyczną, a zwłaszcza wyrosłe z niej mity narodowe i schematy ludzkich zachowań. W dorobku pisarskim autora, oprócz innych dramatów, to Policja, Indyk, Emigranci, bardzo ważne miejsce zajmuje tango. Można w tym tekście odnaleźć niezwykle istotne problemy współczesności, zagadnienia filozoficzne oraz intelektualne, a także ciekawą koncepcję dramatu współczesnego. O tych wszystkich zjawiskach będziemy mówić w tym edukaście. Zapraszam. Przyczyny buntu. Młodzi ludzie zawsze przechodzą okres buntu. Jest on chęcią rozliczenia się ze starym porządkiem i wprowadzeniem w świat nowego, własnego ładu. Buntowi zawsze towarzyszy jakaś idea, która staje się myślą przewodnią nowego pokolenia. Dlatego mówimy właśnie o buncie pokoleniowym. Może mieć on podłoże społeczne, polityczne czy kulturowe. W historii literatury spotkałeś się już z takim zjawiskiem, na przykład czytając wczesne wiersze Adama Mickiewicza. Światopogląd klasyczny, oświeceniowy, walczył z nich z rodzącą się formacją romantyczną. Natomiast w wierszach Adama Asnyka romantyzm ustępował miejsca nadchodzącym czasom pozytywizmu. Bunt jest bowiem charakterystyczny dla przełomu epok i jest starciem dwóch przeciwstawnych myślowo i intelektualnie prądów. Natomiast w utworze Sławomira Mrożka ma on postać dość specyficzną, choć jego geneza tkwi w poczynaniach młodego człowieka, Artura. Bohaterowie tanga. Bohaterowie tanga reprezentują trzy pokolenia. Najstarsze, średnie i młode. Pierwsze z nich to babcia Eugenia i wujek Eugeniusz. Następne to Eleonora i Stomil i w końcu Artur oraz Ala. Towarzyszy im Edek, prymityw i cham, który odegra w dramacie kluczową rolę. Będzie o tym mowa w odpowiednim momencie tego edukastu. Artur jest studentem trzech fakultetów, m.in. medycyny i filozofii. Buntuje się przeciwko porządkom panującym w domu rodziców, Eleonory i Stomila. Jego bunt ma dziwną postać, bowiem dochodzi tutaj do swoistego odwrócenia ról. To zazwyczaj rodzice strzegą pewnego moralnego ładu, a dzieci walczą o nowy, własny porządek, często burząc skostniałe normy. Tutaj jest odwrotnie. Stomil to artysta awangardowy, który dzięki swoim eksperymentom artystycznym występuje przeciw tradycyjnym normom, rządzącym społeczeństwem mieszczańskim przełomu XIX i XX wieku. Ruchy awangardowe w sztuce lat 20. i 30. XX wieku były bowiem wymierzone w skostniałe normy moralne i utrwalone konwencje artystyczne. Stomil chwali się, że uprawiał seks z Eleonorą wśród publiczności teatralnej w czasie przedstawienia. Natomiast Eleonora, kiedy była w ciąży, biegała nago po lesie i śpiewała Bacha.
Chciała bowiem, aby Artur został artystą. Warto również zwrócić uwagę na didaskalia poprzedzające pierwszy akt dramatu. Scena stanowi istny chaos i bałagan. Znajdują się na niej przedmioty zupełnie przypadkowe. Suknia ślubna Eleonory, wózek dziecięcy Artura, katafalk itd. Artur chce przywrócić stary porządek. Sprzeciwia się temu artystycznemu nieładowi. Reaguje histerycznie na słowa matki, że ta sypia z Edkiem. Dziwi się, dlaczego Stomil nie reaguje na tę sytuację. Kładzie babcię na katafalk, aby mogła, jak tradycyjna babcia, pomyśleć o wieczności. Wujowi Eugeniuszowi zakłada na głowę klatkę, by na chwilę się opamiętał i każe mu również pisać pamiętniki. Chodzi bowiem o wtłoczenie członków rodziny w tradycyjne role, które powinni pełnić w skonwencjonalizowanym świecie. Wszystkie opisane wyżej sytuacje i rekwizyty mają oczywiście charakter groteskowy. Pamiętasz zapewne, że groteska często posługuje się karykaturą i wyolbrzymieniem. Ślub. Artur pragnie ożenić się z Alą. Ma to być tradycyjny ślub, któremu powinien towarzyszyć określony ceremoniał. Młody człowiek pragnie w ten sposób przywrócić dawny ład, z powrotem pomieścić świat w określonej formie i konwencji. Rodzina pozuje do zdjęcia w tradycyjnych strojach. Ala zakłada suknię ślubną i welon. Jednak okazuje się, że te kostiumy są niewygodne i za ciasne, zalatujące naftaliną. Scena ta pokazuje, że bez nadrzędnej idei nie da się skonstruować żadnego nowego porządku. Poza tym nie da się również przywrócić historii i odwrócić porządku rzeczy. Kiedy Ala informuje Artura, że zdradziła go z Edkiem, ten zdaje już sobie sprawę z fiaska własnego projektu. Odwołuje się zatem do przemocy, grozi rodzinie śmiercią. Ta demonstracja siły Artura może nasuwać skojarzenie z faszyzmem i dyktaturą. Artur ginie zamordowany przez Edka i to właśnie Edek obejmie teraz władzę w rodzinie, która staje się symbolem całego współczesnego świata. Kim jest Edek? Edek to bohater, który towarzyszy rodzinie Stomila od samego początku akcji dramatycznej. Reprezentuje czystą biologię. Nie ograniczają go normy etyczne i kulturowe. Jest po prostu prostakiem i chamem. Na chwilę Artur w czasie swojego ślubnego eksperymentu stara się wtłoczyć Edka w tradycyjną rolę i czyni z niego lokaja przed ślubnym przyjęciem. Okazuje się jednak, iż starcie inteligenta z chamem, czyli czystą biologiczną siłą, kończy się dla Artura śmiercią. Kolej rzeczy wygląda zatem następująco. Artystyczne eksperymenty zachwiały światem, wytrąciły go z pewnych utrwalonych kolei. Artur pragnął przywrócić dawny ład, ale zabrakło mu idei przewodniej. Jego zabiegi też były czysto formalne. W osobie bohatera można dopatrzyć się obrazu inteligencji, która ulega artystycznej i prymitywnej sile. Triumfuje Edek, mówiąc: musicie mnie tylko słuchać, a będzie wam ze mną dobrze. To triumf prymitywizmu, siły i przemocy. Dlatego zaprasza Eugeniusza, przedstawiciela najstarszego pokolenia, do tytułowego tanga. Był to pierwotnie taniec uważany za wysoce niemoralny, taniec nizin społecznych. Obrazuje walkę, siłę, przemoc. Ta scena tańca, ma oczywiście szerszy kontekst interpretacyjny. To Edek prowadzi w tańcu, to on wyznacza tempo i kroki. Świat przyszłości to świat triumfu prymitywnej siły. W
tym momencie zwróć również uwagę na inne teksty literackie, które kończą się sceną tańca. Na przykład Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Przypomnij sobie symboliczne znaczenie tej sceny. Teatr absurdu. Niektóre sztuki Sławomira Mrożka, w tym tango, zaliczane są do tradycji europejskiego teatru absurdu. Akcja takiego przedstawienia ograniczona jest do minimum. Brak też jakiejś nadrzędnej idei wyznaczającej motywację działania bohaterów. Tematem jest przede wszystkim samotność człowieka w świecie, jego zagubienie, brak instancji nadrzędnej porządkującej ludzkie życie. W teatrze absurdu często występują również kategorie groteski oraz chwyty farsowe. Postaraj się odnaleźć te wspomniane elementy w sztuce Sławomira Mrożka pod tytułem Tango. A teraz zapraszam do rozwiązania poniższego testu. Jeżeli uważasz, że do jego rozwiązania potrzebujesz jeszcze raz powtórzyć prezentowany materiał, oglądnij EduCast jeszcze raz. Dziękuję za uwagę.